Norwegii znowu nastało lato, więc zaczął się chyba drugi albo trzeci tydzień w tym roku, który jest ciepły. Ja oczywiście od razu już jak mucha do nie powiem czego siedzę na balkonie, żeby trochę wziąć tych promieni słonecznych. Bo jest straszna lipa z tym w tym roku. No ale nie załamujmy się, dopiero przyszło lato, tak więc miejmy nadzieję, że będzie ciepło. Bo po tej zimie naprawdę mam dość. O, to moje kwiatki. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Co robić z kwiatkami, żeby kwitły i nie kaputły? Trochę zrobiłam tu przemeblowanie. Wycięłam te pióropusze, które potrzebują być w cieniu. Dałam je tam z nadzieją, że odrosną. Wyrwałam te białe, już nie pamiętam jak się nazywały, macierzanki? Nie, chyba. I właśnie, bo one już były całkiem suche, nie wiem o co chodzi. Czy tam woda nie dochodziła, czy ja może za wysoko je. Bo tak też się zdarzyło, że po prostu nie były na równo z ziemią wszystkie. Tylko te w doniczce były trochę wyżej i może jak podawałam wodą, to nie dochodziły do nich, nie dochodziła do nich woda. Może tak być, niestety. Jest taka możliwość. O matka, patrzcie co tu. Kocimiętka. Szaleje. I zauważam, że lubicie takie luźne vlogi, bardziej niż te z podróży. Tak więc trzeba chyba zacząć serię luźnych vlogów z życia w Norwegii. Poskładam ten film z różnych vlogów, które próbowałam robić, ale wyszło koniec końców z tego, że były tylko jakieś tam urywki. Dlatego będzie taki trochę miszmasz, ale zapraszam do oglądania. Na początku chcę wspomnieć o 17 maja, to jest to święto narodowe w Norwegii, gdzie wielu z nich ubiera się w takie narodowe stroje. I byłam trochę zdziwiona, bo wiecie, ja myślałam, że to jest od pokoleń jakaś tradycja, że oni właśnie ubierają się w te ładne stroje. Dla niewtajemniczonych zapraszam do oglądania filmu, ale tam hasłem, sprzed roku, gdzie właśnie wybrałam się na tą imprezę do Oslo i naprawdę mają cudowne te stroje. I pewnego dnia zapytałam się babci właśnie, jakoś około 17 maja, no czy też ma taki strój, czy się przebiera, czy chodzi z rodzinką? Ona mówi mi, że te stroje są popularne od jakiegoś czasu, że kiedyś czegoś takiego nie było. Tak mówię, taka zdziwiona byłam, bo myślałam, że wiecie, to jest dziada pradziada, jakaś takie, wiecie, tradycje. A to wyszło, że po prostu młodzi bardziej to praktykują i to właśnie nie jest jakaś tam od 50 lat taka tradycja czy coś, tylko to jest właśnie dosyć nowe, więc fajnie się dowiedzieć takie ciekawostki. Na to święto robiłam ciasto, które jest tutaj bardzo popularne, jest to pawlowa, czyli tak beza, pomiędzy bezą jest jakby śmietanka albo jakaś masa. I udekorowane wszystko jest owocami świeżymi. No mi nie do końca wyszło w smaku pyszka. Nie mogę narzekać, jednak ta baza trochę mi się miękka zrobiła. Ale i tak wszystko zjedliśmy. Mamy 17 maja, więc zrobię pawlową. Jest to taka tradycja, że je się albo pawlową, albo marszpankę, czyli marszpanowe ciasto. Więc co, robimy. Sposób przygotowania wydaje się prosty, powinnam podołać. 140-150 stopni, bez termoobiegu, grzeje się. Jest tutaj, żeby zrobić okrąg na papierze. I sobie powinien tak ciasto dawać na to kółko, żeby wyszła taka ładna, równa forma. Zobaczymy. Nada się idealnie. Perfekcyjnie. Powiem, że termomix jest wspaniałe urządzenie. Zawsze leży na wierzchu, więc spoko. A właśnie ubić jakąś pianę, by tam śmietanę zrobić, albo jakieś ciasto szybko zakręcić. Wkładacie tylko do środka tego motylka i moment jest gotowy. O, jestem zadowolona z zakupu. Nawet jeśli ostatnio trochę mniej go używam, to i tak myślę, że to był dobry wybór. Zastępuję sporo sprzętów. No chyba nie do końca tak to miało wyglądać. No ale zobaczymy. Udekorujemy to kremem owocowym, będzie idealnie. Thank you.
jak pięknie ułożyłam. Tu dam Wam przepis norweski, ale ja używałam bezy polskiej z Delekty. Po prostu do środka dałam masę, coś jak karpatka, lubię słodkie masy, ale śmietana ubita też była super. I właśnie świeże owocki, jagody, truskawki, malinki, no co tam macie i delikatnie może cukier, puder, żeby takie ładne miało kolory delikatne. No i nic, tylko wcinać. Sporo osób też pytało mnie, czy to na priv właśnie, czy w komentarzach, czy będzie vlog z Włoch. Wstawiałam jakieś tam rolki. I powiem Wam, że na początku no chciałam nagrywać, ale później dojechać do nas właśnie kuzynka i kuzyn ze swoją drugą połówką. Jakoś tak, no nie było czasu, byśmy bardziej zajęci sobą niż właśnie, żeby nagrywać vlogi. Mam jakieś urywki, więc mogę co nieco Wam tu wstawić. Półtora kilometra z buta do willi to trochę jest, więc jak chcecie ubierać szpilki, to nie jest to dobry pomysł, zwłaszcza że trasa pozostawia wiele do życzenia. Ekipa idzie, zamawiajcie bilet online, no bo inaczej trzeba czekać w kolejce, a kolejka była dość długa. Pięknie, ale no nie możność zrobienia zdjęcia, żeby nie było kogoś w tle, więc te wszystkie foty, które robią na necie, to muszą być fest przerobione. Willa naprawdę ładna, można zrobić fajne focie, jednak czasem trzeba naprawdę długo czekać, aby nie było nikogo w kadrze. Tak jak tam przy tych ładnych łukach, tam zrobić zdjęcie bez nikogo, to zrezygnowaliśmy, bo szkoda czasu. Zieleń jest naprawdę intensywna w połączeniu z tą wodą. Wygląda naprawdę fajnie, jest taki super kontrast. Ogrodnicy non stop tutaj pracują. No fajnie, polecam się wybrać chociaż do jednej willi. Boże, ktoś popisał po całych kaktusach. Jesteśmy właśnie w willi Monastero. Już na samym wejściu były takie balustrady tam, żeby fajnie sobie zrobić zdjęcie z widokiem na jezioro Como. Bilety 10 euro. Za ogrody 13, za ogród plus willa w środku.
jeśli wybieracie się do Como i chcecie oglądać te wille, które tam są, to nie idźcie z samego rana. My tak myśleliśmy, pójdziemy z rana i tak samo pomyślało pełno innych osób, bo jeszcze nie będzie tłoku. Było już pełno ludzi, a za to wieczorem były praktycznie pustki, więc idźcie na przykład godzinę przed zamknięciem, czy tam półtora godziny, zależy ile chcecie tam czasu spędzić, bo naprawdę z rana nie ma co tam się zrywać. I tak samo z promem był problem, że przyjechaliśmy na prom, już taka kolejka była na około 2 godziny czekania. No to lepiej było objechać Como górą i dostać się do Warenny. No, niby czasowo wychodziło podobnie, ale czekać tyle czasu tam, no to już stwierdziliśmy, że lepiej jechać, zobaczyć okolice i właśnie w tym samym czasie praktycznie być na tej miejscówce. Widzieliśmy dwie wille i jeśli mam być szczera, to ta pierwsza o wiele ładniejsza, właśnie Balbianello. Ale słyszałam, że ona też jest jedną z najładniejszych, czy tam nawet jest najładniejszą, tak więc zgodzę się z tym. Była piękna. Szkoda właśnie, że nie byliśmy na zamknięcie, tylko na otwarcie, bo jak było mniej ludzi, to było na pewno o wiele fajniej. Ładniejsze zdjęcia, chociaż tak naprawdę no ciężko mieć brzydkie zdjęcie, jak jest taki piękny ogród. To tak wszystko niesamowicie wygląda, że ostatnio oglądałam sobie właśnie Bridgertonów na Netflixie i tam mówię, kurde, jakie to fajne czasy, te suknie, wiecie, te biżuterie i ci faceci tak się ładnie wysławiali, też byli to eleganccy. Jeśli oczywiście miałeś tyle szczęścia, że było się arystokracją, a nie klasą jakąś robotniczą. Ech, mi pewnie by trafiła robotnicza. No ale no fajnie, fajny to ogród, to wszystko takie piękne, no. No, fajnie było w tamtych czasach mieć taką chatę. Może przez to, że mieszkam w Norwegii i byłam już nieraz w górach, to nie robiło na mnie wrażenia to, że jest woda turkusowa, czy tam po prostu błękitna i góry zielone, bo to jest podobnie. Tyle różnicy, że tu jak są góry, to widać skały, a tam nie widać żadnej skały, tylko są ładne, zielone całe te góry. No, ładnie, pięknie to wygląda. Myślę, że raz warto zobaczyć na pewno. Niedługo muszę jechać do pracy. Mam dodatkową pracę, bo mi nigdy dość. Ja mam zawsze tyle wydatków, że niestety trzeba troszkę ekstra popracować. I korzystając z pogody chyba wezmę rower, bo aż szkoda, żeby się kurzył. O, proszę. Kupiłam sobie na temu pokrowiec na rower. No co za syf to jest. Dziura tu, tutaj. No same się robią. No nie wiem, no, badziew taki, że szok. To nawet nie jest jak taka cerata porządna, tylko tak przyciągniecie, jak reklamówka taka na zakupy. Więc no tyle, że chociaż od słońca tam nie wyblaknie czy coś, nie wiem. Jakaś taka ochrona jest, a tak to nie polecam. Strata kasy. Dobrze, to niedużo kosztowało. Jadę do pracy. W ostatnim filmie z holu zakupowego Shein i temu nie pokazywałam tych dwóch rzeczy. Spódnice? Normalna, w sumie tak najzwyklejsza. I takie topy. Takie zielone i białe, one były pakowane po dwa. Były jeszcze chyba szary z różowym. Myślę, że spoko. Jadę do roboty, bo ciągle coś nagle muszę robić, żeby tylko nie iść do pracy. Pokażę wam jeszcze, jakie piękne kwiatki dostałam ostatnio. No, jak jakiś facet to ogląda, to niech lepiej leci do kwiaciarni, bo żadna kobieta się nie obrazi, jak dostanie kwiaty. Jeśli nie macie dziewczyny, żony, to nawet mamie, kurczę, mama na pewno też będzie w niebo wzięta. I pamiętajcie, nie doniczkowe. Ja rozumiem, że niektóre mówią, że wolą w doniczce, no bo dłużej postoi. Doniczkowy kwiat to nie jest to samo, co cięty, więc jak już, to kupcie obydwa. Jazda rowerem do pracy, dzień drugi. Jechałam rano, byłam 28 rowerem, a teraz, zaraz wam pokażę, a teraz 283 albo 7, nie pamiętam. Uciekło mi. No i powiem wam, sama przyjemność, ale jak sprawdzałam pogodę na najbliższe dni, to weekend jeszcze jest możliwe, że będzie fajnie. Jutro jest piątek, ma padać. I cały przyszły tydzień niestety ma być deszcz, więc lipa. Jak się prezentuje godzina 23? Tak się prezentuje. Więc pomyślcie sobie, co jest na takiej prawdziwej północy Norwegii. Gdzie tutaj w Oslo jest, no ej, już bardzo jasno. Jak dzień. I tak będzie do około pierwszej w nocy. Wtedy trochę będzie się zaciemniać, więcej chmurek takich nocnych. I może tak na godzinkę jest ciemno.
albo taka, jak jeszcze widać, ale jest ciemno. I potem już znowu wstaje dzień. No, najlepsza pora roku tutaj. Minus jest taki, że na tym drzewie jest pełno małych, nie wiem, ptaszków jakichś albo gołębi. Tak wyją, że szok. No, kwiatki musiałam podlać, bo nie ma słońca. Tutaj zmiany, a te mam nadzieję, że przeżyją, ale kiepsko to widzę. No i pszczółki latają.